Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Ratcheta i Clanka. Jak już sami widzicie, jesteśmy w tym miejscu, w którym ja się męczyłem z tymi typami, więc postanowiłem, że nie będę Was tutaj zanudzał tym ciągłym takim ciągłą powtarzającą się walką, tylko po prostu ich rozwalę. No i jakoś tak, nie wiem, trochę trzeba było przerwy, żeby tam świeżość nabrać, taką umysłu i podejść do nich jakoś tam normalnie. No i jakoś pykło za pierwszym razem. O, pięknie. Jest! Chodź, złapiemy pociąg. Uwaga podróżni, za chwilę nastąpi odjazd grawi pociągu D. Następny przystanek... A, kurwa! Ja, nie wiem, może będę od początku musiał, ale... No... Ale nie rozumiem. Czekaj. Jeszcze raz. O co chodzi? Czy ja może mam na legalu wyjść, a ja się teraz tak męczę? Nie no. Nie rozumiem. No nieźle. No nie mogę, no. No nie mogę się nawet złapać, ja pierdolę. Bez sens. Może to trzeba wyżej po prostu wejść. Ej, nie! Gdzie ty wyskoczyłeś, cepie? Kurwa. Szanowni podróżni, z uwagi na niedawną inwazję, pociągi mogą się robić od blargiańskich. Jest! Chodź, złapiemy pociąg. A, kurwa, nie. Jezu, tego nie zauważyłem. O ja. Mieszkańcy Alero City. Tak, wiem, że kojarzę wam się z siłą, brawurą i nieokiełznanym męstwem, które przeraża z maciorów. I bardzo słusznie. To jest... Uwaga, pociąg A właśnie odjeżdża. Jak są przeciwnicy, to dobrze idziemy. Pan Zulkor mówi, że jest prezes, kazał dostarczyć te bomby do hali Herozu. Na zapie! Chodź, Clank, pokrzyżujmy im plany. Trzeba na zakrętach uważać, bo to jest takie bardzo mylące. Aha, i teraz tego miałem się chwycić, spoko. Ja pierdolę. Takie głupie śmierci, nie? Uwaga,
Mam nadzieję, że nie był drogi. Tak. A, i tutaj boczkiem. Spoko. Na pewno nie bez powodu przewożą te mordercze ryby. Aha. Tak trochę na przypał sobie lecę z tym wszystkim. Ja pier... Cały czas zapominam o tych gabaretach tego jebanego wagonu. Już ile tutaj zgonów zaliczyłem? Więcej niż w całej grze. Dobra, jedziemy. Ups, mam nadzieję, że nie był drogi. Teraz nie musimy bez pomyłki, naprawdę, no. Na pewno nie bez powodu przewożą te mordercze ryby. Wow, zwierzątka na pokładzie. O, ale fuks. Co, jego roślinka nie dotyka? Nic mu nie robi? Trochę niesprawiedliwe. Ej! Czaj, zakręć się, uważaj. Pięknie. Zaorany. Ratchet, ta bomba ma moc 5 kiloton. Detonacja pod halą Helosów będzie katastrofalna w skutkach. To się pośpieszmy. Kurwa, czemu on tam spadł? Kurwa, mać. Są blargowie. 27 pestek, czy? Wybuchną, jak dotrą do Han Herosów. Aha, no to czas na wcześniejszą wysiadkę. O ja pierdolę, jakby to wyjebało. Co to za było? To za jakieś wielkie bum w życiu. Szturm na zakłady Drake'a przeprowadzimy za 3 dni. To oznacza, że trzeba wam przyspieszyć szkolenie. A masz mieszkam z mamą.pl. Co się stało? Co, nie umiesz przegrywać? Cześć, Elaris. Cześć, Brax.
Tu Elaris projektuje nasz sprzęt i zapewnia wsparcie. Zazwyczaj to drugie. Najpierw strzelamy, a potem pytamy. Sorry, nie chciałam, żeby tak zabrzmiało. W sensie jak? Chodź, oprowadzę cię. Idziemy, kadecie. Zrobimy z ciebie strażnika. Do zobaczenia! Zróbmy sobie selfie! To najbardziej zaawansowany pancerz bojowy na rynku. O, i te wszystkie najmodniejsze, modne kolory. Wypas. Ale ekstra. To co teraz? Desant na tyłach wroga? Trening orbitalny? W swoim czasie. Czas na szkolenie podstawowe. Dzięki niemu wzniesiesz się na wyżyny swojej sprawności fizycznej. Powodzenia. Cześć, kadeci! Witam na fitnessowej ścieżce kapitana Kuku. Uspokój się! Co? Liczysz, że dostaniesz za to dodatkowe punkty? Okej. Gratuluję! Udało ci się dotrzeć na szczyt sprawiedliwości. Zapewne pękasz teraz z dumy i z bólu. Co? No musiałem przerwać na chwilę, ale już jesteśmy. Kurwa! Za daleko poleciałem. Szybko zacząłem. Jest grubiej. Właśnie znalazł pierwszą złotą śrubkę. Elektuj. Myślę tą chwilą. Dobra, koniec delektowania, robota czeka. Widzę, że ukończyłeś moją ścieżkę zdrowia, ale ty mnie inspirujesz. Spotkajmy się przed halą Herosów. Mam dla ciebie zadanie. Coś mi się wydaje, że ten głódy, ten, wiecie, bohater będzie niedługo złym charakterem. Czarnym charakterem.
No ale to daje dochodzi. O, super. Czy ten pancerz dodawa HP, czy po prostu armor? Skoro jesteś teraz jednym z nas, pomyślałem, że przyda ci się nowa bryka. Wow, śmigacz gwiezdy G-klasy. Czy to dla mnie? Formalnie jest własnością Strażników Galaktyki, lecz jeśli przeżyjesz, znaczy wypełnisz super tajną, lecz wykonalną misję, będziesz mógł z niego korzystać. A cóż to jest za tajna misja? Nazwałem ją Operacja Spadająca Gwiazda. Gratuluję, kadecie! Weźmiesz udział w operacji Spadająca Gwiazda. Z danych, które posiadamy, wynika, że Drek ma laboratorium zbrojeniowe w Nebuli G34. Twoje zadanie będzie polegało na zniszczeniu tajnego ośrodka i utrzymaniu tego w tajemnicy. Na zawsze. Właśnie to będzie nasz mały sekret. Jasne, ale nie rozumiem czemu... Pytania proszę zadawać po zakończeniu prezentacji. Do laboratorium dostaniesz się przy użyciu intruzera, sprytu i determinacji, z której słyną Strażnicy Galaktyki. Wchodzisz, niszczysz ich projekty, wychodzisz. Ja będę stąd monitorował misję. Powodzenia! Chętnie bym cię odprowadził, ale mam pilne spotkanie z akupunkturzystką. Odezwij się, jak dotrzesz do 34. Skoro nam tak sugerują. To najpierw to. Tak jest, kapitanie. Zaraz, to Skid McMarks? O, niech ktoś mi pomoże! Mam sprzęty, które czynią z herosów arcyherosów. Rozejrzyj się! Tak, chyba wyrobię targety w tym tygodniu. Amunicja pełna! Aha, czyli jakiś będzie nasz pomocnik, z tego co widzę. Wszystkie twoje wyścigi. Rok temu wykręciłeś potrójny nowy obrót przy dwóch machach. A więc bardzo mi miło spotkać mojego fana. Jestem Clank, a to Ratchet. Twój wuj dostał wiadomość i prosił nas o pomoc. O, zastanawiałem się, czy dotarła. Mój agent i ja całą noc uciekamy przed blargami. Rozdzieliliśmy się w zamieszaniu, a ja niefortunnie upadłem, jak wjąłem ze swojego sklepu. Hej, załatwicie te piaskorekiny, żebym mógł się dostać do statku? Jeżeli tak, to dam wam deskolotkę. Wow, McMarksa 4000? Bierzemy się do roboty. Wszystko w temacie, także... Dziękuję wam za uwagę w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć.